Polskie drewno. Natura. Piękno i doskonałość. Spacerując po lesie, odpoczywamy, czujemy się zrelaksowani, rzadko zastanawiamy się, co by było, gdyby drewno w ogóle przestało być obecne w naszym życiu. Trudno to sobie wyobrazić. Polska jest jednym z najbardziej zalesionych krajów w Europie. Lasy zajmują prawie 1/3 terytorium. Rosną na ponad 9 milionach hektarów. Mimo postępu i rozwoju wciąż nowych technologii, to, co naturalne, pozostaje najpiękniejsze i najbardziej wartościowe. Drewna nie zastąpi żaden technologicznie uzyskany produkt. Ten tradycyjny, naturalny materiał kojarzy się bowiem z trwałością i solidnością. Drewno jest wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie czy energetyce. Produkowane są z niego podłogi, meble, instrumenty muzyczne, papier, materiały biurowe, sprzęt sportowy, narzędzia, również zabawki. Szacuje się, że współcześnie tych zastosowań jest około 30 tysięcy. W ciągu ostatnich 20 lat zużycie drewna w Polsce zwiększyło się aż 2,5-krotnie. Dwie dekady temu przeciętny Polak wykorzystywał niecałe 0,5 m³ tego surowca. Teraz wykorzystuje 2 razy tyle. Niemiec, dla przykładu, zużywa rocznie średnio niecałe 2 m³ drewna. Czech prawie 1,5 m, a Włoch nieco ponad 1 m. Można przypuszczać, że i u nas tendencja będzie wzrostowa. W 2017 roku Lasy Państwowe planują sprzedać około 40 milionów metrów sześciennych drewna, z czego około 83% trafi do przedsiębiorców drzewnych z Polski. Poltarex, Burkietowicz, Kronopol, Wirex, Schimmel. Przykłady można mnożyć. To brzmienie w dużej mierze jest zasługą polskiego drewna. Kiedyś do budowy instrumentów korzystała z niego fabryka fortepianów i pianin Kalisja z Kalisza. Dziś korzysta firma Schimmel, uznany niemiecki producent fortepianów. Rodzinna firma od 4 pokoleń, która kontynuuje tradycję Kalisji w województwie wielkopolskim. Instrumenty tu nadal produkowane są ręcznie, dzięki czemu każde pianino i każdy fortepian ma swoje jedyne i niepowtarzalne brzmienie. Ma duszę. Schimmel w ciągu roku tworzy prawie 1000 nowych instrumentów. Fortepiany i pianina, tak jak dawniej, trafiają do muzyków na całym świecie. Dziś można je usłyszeć m.in. w Niemczech, Francji, Rosji, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Nieco inne dźwięki rozbrzmiewają w Odolanowie w województwie wielkopolskim, gdzie od 1895 roku o pozycję zaufanego dostawcy drewna budowlanego i drewnianych elementów dekoracyjnych dba firma rodziny Burkietowicz. Kiedy 15 lat temu ojciec z synem, czwartym już pokoleniem w branży, zdecydowali się połączyć wiedzę i wieloletnie doświadczenie z technologią, mały tartak zmienił się w nowoczesną firmę Wiązary Burkietowicz. Projekty konstrukcji z drewna, produkcja dachów oraz produkcja i montaż konstrukcji drewnianych to bez wątpienia coś, czym mogą się pochwalić.
mają gotowe rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego, jak i obiektów przemysłowych i rolniczych. Miłość do drewna w tej rodzinie jest dziedziczna. Kolejne pokolenie powoli szykuje się już do przejęcia firmy. Przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego Poltarex w Lęborku, w województwie pomorskim, to również firma z wieloletnią tradycją. Posiada 6 tartaków w zachodniej części województwa pomorskiego. Rocznie przerabia się tu ponad 200 tysięcy metrów sześciennych drewna, z którego produkuje się tarcicę iglastą, liściastą i program ogrodowy. Tylko część trafia do Polski. Eksport stanowi bowiem około 50% całej produkcji. Odbiorcami są głównie Niemcy, Francuzi i Japończycy. Swoje produkty z polskiego drewna eksportuje też firma Swiss Chrono w Żarach w województwie lubuskim. Panele podłogowe, materiały dla meblarstwa, budownictwa i laminaty trafiają do blisko 50 krajów na całym świecie. Rozwój firmy w Polsce nastąpił w 1994 roku po przejęciu państwowych zakładów płyt wiórowych. Szwajcarski inwestor holding Swiss Chrono Group, zapewniając wielomilionowe nakłady, szybko zmodernizował park maszynowy oraz technologię. Dzięki temu jakość produkowanych płyt została zauważona i doceniona przez klientów. Firmy zajmujące się przerabianiem drewna z polskich lasów korzystają nie tylko z polskiego surowca. One przerabiają go też na polskich maszynach. Wiodącym producentem maszyn i urządzeń tartacznych w kraju od ponad 25 lat jest firma Virex. Technologie nie ustępują w niczym osiągnięciom zagranicznych producentów podobnych maszyn. Virex dopasowuje się do spełnienia indywidualnych wymagań klienta. Przystosowuje maszyny do konkretnych potrzeb zamawiającego. Polski przemysł drzewny to potęga. Sprzedaje za granicę wyroby o wartości około 45 miliardów złotych rocznie, co stanowi 10% całego eksportu. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, ale napędza też inwestycje, pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjnych technologii. Od początku lat 90. przyciągnął kapitał zagraniczny o wartości ponad 30 miliardów złotych. Korzystamy z tego wszyscy. Przemysł drzewny wypracowuje około 2% PKB. Dzięki lasom pracę ma 375 tysięcy Polaków. Tylko 20% z nich to leśnicy i pracownicy zakładów usług leśnych. Pozostali to pracownicy przemysłu drzewnego.
Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, duże oraz średnie spółki. Jednak 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam rolnictwo, leśnictwo i przemysł drzewny są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż około 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym zlokalizowanych jest na terenach wiejskich. Natura nieprzerwanie daje człowiekowi korzystać ze swojego dobra. By mimo cięć lasów drewna było coraz więcej, człowiek powinien jej w tym nieustannie pomagać. Dlatego tak ważną rolę odgrywa gospodarka leśna. Dzięki niej pozyskanie drewna odbywa się według ściśle określonych zasad. W miejscu, w którym został wycięty las, w ciągu 5 lat musi pojawić się nowe pokolenie. To zadanie leśników. Pomijając weekendy, sadzą w Polsce średnio 57 tysięcy drzew na godzinę. Z tego, co urośnie w ciągu roku, wycinają nie więcej niż 60%. Reszta systematycznie zwiększa powierzchnię lasu. W porównaniu ze Skandynawią, gdzie wycina się 90% rocznego przyrostu, korzystamy z naszych zasobów bardzo ostrożnie. Wycinanie drewna jest tak samo ważne jak nasadzanie nowych. To element dbania o jakość. Jakość drewna wpływa na jego wartość. To, w jaki sposób lasy państwowe sprzedają drewno, zależy przede wszystkim od rodzaju surowca i kategorii nabywcy. Ważne jest zapewnienie stabilności i przewidywalności rynku drzewnego przy zachowaniu zasad konkurencji i ochrony konsumentów. W 2017 roku lasy państwowe planują sprzedać ponad 40 milionów metrów sześciennych drewna, czyli prawie o 2 miliony więcej niż rok temu. Pomimo tego lasów wciąż przybywa. W 1945 roku zajmowały zaledwie 21% powierzchni kraju. Obecnie stanowią już prawie 30%. Od roku 1995 do 2014 zyskaliśmy ponad 504 tysiące hektarów lasów. Krajowy program zwiększania lesistości zakłada, że za 3 lata będą one zajmowały 30% powierzchni kraju, a w 2050 roku aż 33% powierzchni Polski.